Prezydent nie będący członkiem Platformy, bądź nie będący członkiem PiS-u jest dzisiaj, powinien być dzisiaj naturalnym wyborem Polaków. Polska zbiera szeregi za kandydatami tych dwóch obozów. Jeden z tych obozów z konieczności przegrał. W polityce często przegrywa, nie kapituluje, nie składa broni, tylko przeważnie zapieka się w złości i staje się, jeszcze przechodzi do kontrataku. Dlatego czekają nas kolejne awantury o krzesła i samoloty, kolejne złośliwości, kolejne walki podjazdowe, haki i tak dalej, i tak dalej. To w przypadku wygranej jednego z tych obozów. Natomiast w przypadku prezydenta ponad nas, prezydenta, który melduje naród, a nie swojej partii, który nie jest przywódcą bądź notariuszem swojego obozu, przyszłość, te następne 5 lat Polski może być zupełnie inna. Mówimy o 5 latach, mówimy o konkretnych zadaniach. Szukamy do tych konkretnych zadań konkretnego człowieka. No i trzeba będzie dokonać tego wyboru. Jak już wspomniałem, panie marszałku, szanuję pańskie poglądy, szanuję integralność. Usłyszałem dzisiaj kilka rzeczy, które mnie ucieszyło. Ale muszę też pamiętać, że był pan drugą osobą tak zwanej czwartej Rzeczpospolitej. Eksperymentu, który polegał, którego widem założycielskim był spis. Było tropienie układu, tropienie spisu. Nie usłyszałem ani od pana, ani od twórców tej czwartego konceptu, a który moim zdaniem był traumatyczny dla Polaków eksperymentem. Nie słyszałem słowa, że nie chcielibyście już do niego powracać. Na mnie on zrobił wielkie wrażenie. Jest tak bezpośrednim, w zasadzie bezpośrednią przyczyną, najważniejszą przyczyną tego, że ja wystąpiłem w tych wyborach. Ja chcę mieć prezydenta, dlatego chcę mieć prezydenta, który, jak powiedziałem, nie dzieli Polaków, szanuje Polaków, który zdaje sobie sprawę, że został wybrany przez wszystkich Polaków, również przez tych, którzy na niego nie głosowali, również przez tych, którzy go nie lubią, dlatego że jest częścią władzy publicznej, jest częścią państwa, jest głową państwa, a to państwo ma służyć człowiekowi. To dla człowieka jest państwo. Więc nie widzę, nie znajduję takiego scenariusza, który prezydent pochodzący z jednego z tych dwóch wielkich obozów będzie prezydentem, który w sposób szczery i skuteczny następnie będzie rzeczywiście szanował wszystkich. Mamy ze sobą 20 lat niepodległości i mamy wiele związanych z tym doświadczeń. Przez pierwszy 15 lat tej niepodległości częściej mówiliśmy o transformacji, w domyśle transformacji PRL-u niż o budowie niepodległego państwa. Częściej mówiliśmy o jakimś kompromisie z PRL-em niż o odzyskaniu niepodległości. Rok 2005 to nie było tylko dzieło PiS-u, który wtedy wygrał wybory, ja byłem jego wiceprezesem. To była wielka nadzieja na wielką koalicję republikańską w Polsce. To był efekt nadziei również partii, którą tam wtedy tworzył. To była szansa na to, że nasze państwo odzyska treść moralną. I tak się nie stało. Dlaczego? Dlatego, że powieliliśmy to, co widzieliśmy przez całe 20 lat. Za każdym razem, kiedy prezydent jest uwikłany w konflikt rządu i opozycji, korzystanie przez niego z konstytucyjnych kompetencji władzy jest mało skuteczne. Po prostu prezydent nie może być ani przywódcą, tylko pociąga dalej i patrzy na sprawy, które trzeba załatwić. Widzi nie przedmiot sporów partyjnych, tylko te wielkie narodowe wyzwania, ale też, co bardzo ważne, no nie może być arbitrem, który pokazuje, wy macie rację w tym, wy macie rację w tym, wy znajdziecie tę rację. Jest jakieś pole porozumienia. Ja pamiętam przez te 20 lat bardzo niewiele, prawdę mówiąc, to mi trudno sobie przypomnieć jakąkolwiek, ale zakładam, że może na bardzo niewiele sytuacji, kiedy prezydent Rzeczpospolitej poprosił do siebie przedstawicieli kłócących się w parlamencie stronnictw i powiedział do tych zamknięcych czy ja nie chcę rozmawiać. Cały szereg spraw przecież można w ten sposób rozwiązać. Jestem głęboko przekonany, że są takie sprawy narodowe, których my nie rozwiążemy bez wielkiego
Paktu Narodowego, bez porozumienia między siłami politycznymi, które wykluczą demagogiczne wykorzystywanie trudności w realizacji takich zmian. I dlatego uważam, że jest potrzebny prezydent spoza tego układu zwalczających się przedsiębiorstw wyborczych. One bardzo często pokazały, że zobowiązania społeczne są drugorzędne, a najważniejsza jest po prostu walka o czystą władzę. To władza jest traktowana wyłącznie jako cel polityki. Nie, to władza jako służby publiczne i chce prezydenta, który korzysta z konstytucyjnych kompetencji władzy. Po to, żeby prowadzić aktywną politykę w Europie, pokazać, że możemy być nie tylko odbiorcami, ale tak naprawdę mieć wpływ, kształtować tę Europę, żeby stawić czoła kryzysowi demograficznemu, pokazać solidarność wobec ludzi, żeby właśnie tak jak mówiliśmy o kobietach, widzieć polską rodzinę w każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, żeby naprawić życie publiczne, bo chociaż ja nie uważam, że zadanie prezydenta, szczególnie bez przygotowania, powinno być zgłaszane w trybie inicjatywy ustawodawczej reformy prawa wyborczego, ale po konsultacjach, po odwołaniu się na przykład do społeczeństwa, przecież można wykorzystać instrument referendum, żeby powiedzieć, zmienimy prawo wyborcze, oddajmy głos Polakom. I to jest zadanie prezydenta, to powinien prezydent robić. No i chciałbym być takim prezydentem.